Czy masz świadomość? Dzisiaj rano o godzinie 6:10 na zlecenie prokuratury zapukała do mnie policja. Zarekwirowała mój laptop celem zabezpieczenia dokumentacji związanej z moją działalnością, porady dietetyczne. Jutro o godzinie 12:00 będę przesłuchiwany na komisariacie. Przypominam, że wcześniej śledczy odmówili wszczęcia postępowania, twierdząc, że czyn nie zawiera znamion czynu zabronionego, ale odwołano się w tej sprawie do sądu. Zaczęło się od nacisków pani profesor Szuster-Ciesielskiej i pana Igora Barana na nacisków na rzecznika praw pacjenta, który złożył zawiadomienie do prokuratury. To oczywiste, że naciski mają charakter polityczny i zostały zainicjowane przez osoby, dla których jestem niewygodny. Piotr Witczak, 25 października 2023 roku. W czasie pandemii COVID-19 Piotr Witczak rozpowszechniał fałszywe informacje dotyczące koronawirusa SARS-CoV-2. Weryfikowaliśmy je na łamach naszego portalu demagog.org.pl. Praca nad wiernym ogrodnikiem dotyka najbogatszego sektora przemysłowego na świecie, który nie tylko jest odpowiedzialny za tworzenie nowych leków na różne choroby, ale też sam choroby wywołuje. Nie mam najmniejszych wątpliwości, że koncerny farmaceutyczne używają ludzi, jakby byli królikami doświadczalnymi. John Le Carré, Gazeta Wyborcza. Dzień dobry Państwu, z tej strony Rafał Górski, kolejny odcinek podcastu Czy masz świadomość? W ramach tygodnika Spraw Obywatelskich dzisiaj Państwa i moim gościem jest doktor nauk medycznych Piotr Witczak, biolog medyczny, studiował na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi w Zakładzie Immunologii Doświadczalnej, pracował w Rządowej Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Współpracuję m.in. z Fundacją Ordo Medicus. Dzień dobry panie Piotrze. Dzień dobry panie redaktorze, dzień dobry państwu. Panie Piotrze, dotyka pan słowami Le Carré'ego najbogatszego sektora przemysłowego na świecie. Dotyka go pan w swojej pracy. 25 października, tak jak już wspomniałem, o godzinie 6:10 rano zapukała do pana policja. Co pan poczuł, kiedy otworzył drzwi? No, byłem zaskoczony. Wiedziałem, że toczy się wobec mnie postępowanie. Wiedziałem o tym z mediów. Nie byłem informowany bezpośrednio korespondencją skierowaną do mnie, tylko z doniesień osób, które donosiły na mnie do Rzecznika Praw Pacjenta, z artykułów opublikowanych przez TOK FM. Więc zaskoczenie, duże zaskoczenie. Pierwsza myśl, która przychodziła mi do głowy w tym momencie, to no może sąsiadowi samochód ukradziono, albo popełniono gdzieś powiedzieć, że jakieś przestępstwo, może kogoś zamordowano, w związku z tym pukła do mnie policja, oczywiście szybko się wylegitymowali. No a okazało się, że sprawa dotyczy mojej osoby i szybko doszedłem do tego, że dotyczy właśnie tego, o czym dowiadywałem się z mediów, czyli tych donosów do Rzecznika Praw Pacjenta w związku z moją działalnością, która polega na poradach dietetycznych. No właśnie, jaki jest kontekst tej wizyty, jakby pan mógł powiedzieć? Kontekst wskazuje bezpośrednio na atak polityczny, dlatego że zanim doszło do powiadomienia prokuratury przez Rzecznika Praw Pacjenta, dochodziło do nacisków na Rzecznika Praw Pacjenta poprzez media społecznościowe. A autorami tych nacisków była przede wszystkim pani profesor Szuster-Ciesielska, o której wspomniałem w przytoczonym twecie, która zainteresowała się moją działalnością. Natomiast kontekst jest jeszcze szerszy, dlatego że z panią profesor Szuster-Ciesielską od dłuższego czasu już rywalizuję w mediach społecznościowych. Pani profesor Szuster-Ciesielska wielokrotnie na mój temat pisała posty na Facebooku, posty w kontrze do moich tez, które opierałem na danych naukowych oficjalnych źródłach dotyczące pandemii COVID-19. Według pani profesor Szuster-Ciesielskiej mijałem się z prawdą, dezinformowałem,
Mimo, że opieram się oczywiście, podkreślam, na oficjalnych źródłach. W pewnym momencie pani profesor Szuster-Ciesielska zaatakowała mnie na Twitterze, kontrargumentując pewną pracę, którą opublikowałem. Chodziło o pracę, która według której ryzyko z przyjęcia szczepionki przeciw COVID-19, a konkretnie szczepionki mRNA, jest większe niż korzyści. No, pani profesor w końcu opublikowała swoją analizę, jak podkreśliła, że to jest jej analiza, natomiast okazało się, że to nie była jej analiza, tylko analiza innego naukowca, dr Susan Oliver, która opublikowała film na YouTube. Pani profesor po prostu przetłumaczyła słowo w słowo i wkleiła dokładnie to, co mówiła ta pani doktor, swój post, swoją kontrę do moich argumentów. Więc skojarzyłem, że gdzieś spotkałem się dokładnie z taką formą wypowiedzi. Znalazłem ten film i wykazałem pani profesor Szuster-Ciesielskiej publicznie, że zastosowała plagiat, no, przypisała sobie analizę innego naukowca. I to nie był pierwszy raz, kiedy pani profesor stosuje tego typu praktyki. Wcześniej też skopiowała dokładnie swój post na Facebooku z wypowiedź chyba z Twittera też jakiegoś innego naukowca czy innej osoby, już nie pamiętam dokładnie. Więc to był drugi raz, kiedy wykazaliśmy wprost pani profesor plagiat. Wielokrotnie wykazywałem, że pani profesor mi wypowiedzi i tezy są sprzeczne z wiedzą medyczną, z aktualnymi danymi naukowymi. Więc są tutaj osobiste porachunki, a więc zakładam, że jest to pewna forma zemsty ze strony pani profesor, bo znalazła moją działalność dietetyczną, zauważyła, że stosuje tam pojęcia typu leczę, diagnozuje, natomiast nie jestem lekarzem. Na co są klauzule prawne na mojej stronie, w regulaminach, z czym pacjenci się zapoznają, o czym w ogóle nie wspominała oczywiście, oznaczała Rzecznika Praw Pacjenta, wskazując, że podszywam się pod lekarza, jeszcze mam mylący tytuł, przecież doktor nauk medycznych, który jest oczywiście moim tytułem przyznanym na uczelni, bo podkreślam, szanowni państwo, że doktor nauk medycznych, ten tytuł nie tylko się przypisuje lekarzom, ale również na przykład biologom medycznym. Jestem biologiem medycznym, jestem również dietetykiem. A zarzut co do leczenia, diagnozowanie jest chylony z tego względu, że po pierwsze mam te klauzule, mam klauzule, mam... A co to są żeby wyjaśnić, bo ja w sumie sam nawet nie wiem, co to znaczy, że tutaj ma pan jakieś klauzule na stronie i to jest jakby tu pana, ma pan podkładkę. Co to znaczy te klauzule? O co chodzi? Klauzule informują osób, które korzystają z moich usług, że nie jestem lekarzem. Zresztą nigdzie na stronie nie wskazuję, że jestem lekarzem. Oczywiście jest mój tytuł doktor nauk medycznych, ale zdaję sobie sprawę, że to może być mylące. W związku z tym są klauzule, jest regulamin, którym wyraźnie wskazuje, że nie jestem lekarzem, nie mam uprawnień do leczenia i diagnozowania, że nie należy rezygnować z aktualnego leczenia akademickiego w trakcie stosowania się do moich zaleceń, że należy moje zalecenia konsultować z lekarzem prowadzącym i tak dalej. Jest to taka standardowa klauzula, którą stosują wiele osób właśnie po to, żeby zabezpieczyć się przed tego typu zarzutami. Natomiast no, zabranianie dietetykom, psychologom, psychologom, nie wiem, osobom obsługującym komory hiperbaryczne, normobaryczne, używania słowa leczę czy diagnozuje, no przecież ten problem można zdiagnozować, choćby patrząc na człowieka, widząc, że ja ta dana osoba jest, ma nadmierną masę ciała, no to diagnozuje otyłość. No bez przesady, tak? To szczepianie się słów, semantyka, więc po to są te klauzule, żeby po prostu osoba przystępująca do konsultacji ze mną wiedziała, że nie jestem lekarzem, akceptowała ten fakt. Zresztą na przelewach, które otrzymuję od moich pacjentów, jest wyraźnie napisane, że to jest konsultacja dietetyczna. Więc no, na tym polega ten zarzut. Chodzi o to, żeby zaatakować, żeby interesowała się mną odpowiednie służby, bo zawsze można w eter puścić informacje poprzez różne portale, media, że gdzieś tam coś się wokół mnie dzieje. Mam problemy z prawem, zresztą już były sugestie, że no już nie taki święty jest doktor Witczak, bo coś tam rzeczywiście się wokół niego dzieje, więc to jest główny cel. To jest atak, żeby dyskredytować mnie za to, że jestem niewygodny, za to, że podważałem, że śmiałem podważać na podstawie danych naukowych oficjalnych źródeł oficjalną narrację, którą prezentowała z kolei pani profesor Szuster-Ciesielska, ale donos był złożony przez pana farmaceutę Igora Barana, prawdopodobnie za pośrednictwem
pani profesor Szuste-Ciesielskie, no bo nie chciała tego bezpośrednio sama robić, nie wiadomo dlaczego, więc pewnie posłużyła się drugą osobą. Nie mam na to dowodu, więc nie mogę tego stwierdzić z 100% pewnością. A więc żaden z moich pacjentów nie zgłaszał zastrzeżeń co do moich usług, więc zużyły to osoby, których jestem niewygodny, a z panem Igorem Baranem też miałem potyczki na argumenty na temat COVID-19, szczepionek przeciw COVID-19. Zwracam uwagę, że konflikt interesów jest po drugiej stronie, bo pan Igor Baran jest farmaceutą, który przecież zapewne szczepił pacjentów szczepił przeciw COVID-19, natomiast mój przekaz był taki, że gdzieś sugerowałem, czy zainicjowałem pewne wątpliwości co do skuteczności i bezpieczeństwa tych preparatów, co oczywiście jest dla tych osób niewygodne i gdzieś związane z ich sposobem na życie, zarabianie. Ja dla Państwa nie będę wchodził w szczegóły a propos czym zagroził Pan obecnemu systemowi, bo przypominam Państwu, albo może informuję tych, którzy wcześniej się nie natknęli na ten wywiad, ale obszerny wywiad z naszym gościem przeprowadziłem w czerwcu 2022 roku. On też jest dostępny w wersji w formie podcastu na naszej stronie instytutsprawobywatelskich.pl, a jest również dostępny w wersji tekstowej z 7 marca 2023. Tutaj tytuł rozmowy: Pandemia COVID, po czyjej stronie są nauka i fakty. Państwo tam odnajdziecie wiele szczegółów, które być może właśnie one zbulwersowały i dały powód do działań przeciwko naszemu gościowi. Natomiast ja mam takie pytanie o ten komentarz, który przeczytałem na wstępie z portalu demagog.org.pl. Przypomnę, w czasie pandemii COVID-19 Piotr Witczak rozpowszechniał fałszywe informacje dotyczące koronawirusa. Weryfikowaliśmy je na łamach naszego portalu. Proszę o komentarz do tych słów. Tak, to co weryfikował demagog pochodzi z dwóch moich wywiadów. Jeden wywiad jest z redaktorem Pospieszalskim. Drugi jest, to jest wywiad na łamach Polsat News z redaktorem Nermanowskim. I tam używałem tez wskazujących na to, na podstawie doniesień naukowych, które były dostępne w owym czasie, że szczepionki przeciw COVID-19 nie hamują w sposób istotny transmisji SARS-CoV-2. I oczywiście podkreślam, posiłkowałem się określonym badaniem, które również zacytowałem w trakcie wywiadu. To była analiza opierająca się na danych z kilkudziesięciu krajów, gdzie rzeczywiście im więcej było, im większa była wyszczepialność w poszczególnych krajach, tym właśnie paradoksalnie liczba przypadków była wyższa. Oczywiście to nie były jakieś wysokiej jakości dane, ale już w tym momencie spływały dane do nas, że jednak osoby, które się zaszczepiły, ponownie chorowały. Później już, bo teraz już to jest oczywiste, już tego właściwie nikt nie podważa, że jednak te szczepionki przeciw COVID-19 to tej transmisji nie hamują. No ewentualnie są, mówię ewentualnie, bo ja tutaj mam argumenty, żeby podważyć tę tezę również. Natomiast według mainstreamu obecnie uważa się, że cały czas, że te szczepionki przeciw COVID-19 są bardzo skuteczne wobec zgonów COVID, hospitalizacji COVID, natomiast to nie jest prawdą, ale może nie będę rozwijał szczegółów, tylko przejdę jeszcze do innej kwestii, więc nie tylko chodziło o transmisję, ale również o jedną bardzo ważną rzecz, która trafiła się w drugim wywiadzie z redaktorem Pospieszalskim. Tam twierdziłem, że nanolipidy, czyli te nanolipidy z mRNA, które są wstrzykiwane w szczepionkach, chodzi o szczepionki Pfizer i szczepionki Moderna. No i doniesienia były na łamach British Medical Journal, czyli oficjalne źródło, jedno z najstarszych czasopism medycznych na świecie. Tam był artykuł, w którym powołano się na analizę, oficjalną analizę, opublikowaną przez, żeby była udostępniona do wiadomości publicznej przez rząd japoński. Rząd japoński poprosił Pfizera o bardziej szczegółowe dane odnośnie dystrybucji tych nanolipidów z mRNA. No i okazało się, że rzeczywiście te nanolipidy nie zostają w miejscu wstrzyknięcia, tak jak to powszechnie uważano, tylko rzeczywiście
mogą wędrować do różnych tkanek daleko od miejsca wstrzyknięcia. Więc to było oficjalne źródło. Natomiast demagog oczywiście to zakwestionował, powołał się, nie zgadniecie Państwo na kogo, na panią profesor Szóstę-Ciesielską, która oczywiście wykorzystując swój autorytet zaprzeczyła, stwierdziła, że białko-kolca w ogóle nie krąży w organizmie po szczepieniu, a skoro te nanolipidy się roznoszą w całym organizmie, ta mRNA jest, ekspresja tego mRNA odbyła się w wielu tkankach, więc to białko-kolca krąży we krwi i już niedługo potem zaczęły spływać dane wskazujące, że rzeczywiście białko-kolca jest obecne we krwi osób zaszczepionych nawet kilka miesięcy po szczepieniu. Więc no, pani profesor po prostu myliła się z prawdą. Demagog jednak wykorzystał opinię pani profesor, że powołać się na eksperta, żeby mnie podważyć. Do tej pory te artykuły wiszą. One już są, no, już udowodniono, że bez żadnej wątpliwości. Nie powinien już mieć nikt wątpliwości, że w tym momencie, że po szczepieniu białko kolca krąży we krwi, że to te nanolipidy uciekają do tkanek daleko od miejsca wstrzyknięcia, że szczepionka na pewno hamuje transmisję, już nie wspomnę o tym, że również ryzyko tych szczepień przewyższa korzyści i to nawet u osób starszych. To jest oczywiście moja opinia oparta na podstawie mojej autorskiej analizy dostępnych danych. No dobrze, idźmy dalej, bo to się samo komentuje, to co demagog.org.pl robi. Ostatnio się dowiedzieliśmy, że Rzecznik Odpowiedzialności Zawodowej Izby Lekarskiej, lekarz Zofia Parszyk, nefrolog, pobierała wynagrodzenie od korporacji AstraZeneca. Publicznie sprawa wyszła na jaw, kiedy dr Katarzyna Radkowska musiała tłumaczyć się przed Izbą Lekarską w Bydgoszczy z zarzutów o leczenie COVID-a amantadyną. Okazało się też, że podobny konflikt interesów mają pozostali członkowie składu orzeczniczego tej Izby Bydgoskiej, gdyż placówki, w których pracują, są sponsorowane przez firmy farmaceutyczne. Jak pan to skomentuje? Toczy się wojna z gotówką. Prowadzą ją banksterzy, rządy i korporacje. Likwidacja gotówki to odebranie ci wolności wyboru. To wykluczenie tych, którzy nie chcą lub nie mogą korzystać z kart. To kontrola i inwigilacja tego, co robisz. Małymi krokami zabierają ci wolność. Za kilka lat będziesz uzależnionym od państwa i banksterów. 100% kontrolowanym, nowoczesnym niewolnikiem. A jeśli będziesz niewygodny dla władzy, to twoje konto zostanie po prostu zablokowane. Bądź czujny. Gotówka to wolność. Bronimy gotówki przed likwidacją. Wejdź na brońgotówki.pl i pomóż nam. No to jest skandaliczne. O konflikcie interesów jest wiele rozpraw naukowych, dostępnych, dostępnych dla wszystkich. Można sobie pobrać te prace. Zresztą cytowałem osobiście te prace w Białej Księdze Pandemii Koronawirusa, która jest dostępna w formie e-booka bezpłatnie. Można sobie cały czas ściągnąć tą książkę z strony m.in. Ordo Medicus. Czy wskazuje się wprost, że konflikt interesu w publikacjach naukowych, w ogóle w nauce, w medycynie jest no, takim rakiem wręcz współczesnej nauki, który niszczy stopniowo rzetelność, wiarygodność wszelkich doniesień naukowych, zwłaszcza tych, które pochodzą z prestiżowych czasopism naukowych, bo proszę zwrócić uwagę, że im bardziej prestiżowe czasopismo naukowe typu The Lancet, New England Journal of Medicine czy Nature, to są czasopisma z najwyższej półki. Tam mają największy impact, czyli siły oddziaływań na świat naukowy, na medycynę jako całokształt, więc tam jest największe zainteresowanie przemysłu farmaceutycznego. No i teraz to oczywiście jest to skala globalna, natomiast jak przejdziemy sobie na skalę lokalną, no to nie łudźmy się, że jeśli mamy w sądzie wśród osób orzekających lekarzy, specjalistów, ekspertów z tak jawnym konfliktem interesów, gdzie mamy no, silną presję AstraZeneca i Pfizera na
na jak największe wyszczepienie populacji. To jest ogromne, są ogromne pieniądze. Ktoś powie, a może więcej poleki są droższe. Nie, ale weźmy pod uwagę, że szczepi się miliardy ludzi, szczepi się ludzi zdrowych i żeby nie być gołosłownym, no to Pfizer, zgodnie ze statystykami, największe zarobki Pfizera to jest właśnie ze szczepionki przeciw COVID-19, bo chodzi o tą ogromną liczbę ludzi, która jest szczepiona masowo, no i plus powikłania poszczepienne, gdzie na tych powikłaniach też firmy farmaceutyczne zarabiają, nierzadko te same, które produkują szczepionki, co jest zgodne z tą tezą, którą tutaj pan redaktor przytoczył, że też przemysł farmaceutyczny generuje pewne choroby, problemy zdrowotne, żeby później wejść z rozwiązaniem i na nim dalej zarabiać, zapewnić sobie ciągłość biznesu. To są skandaliczne oczywiście rzeczy, takie rzeczy nie powinno się robić, nie powinno się grać na życiu i zdrowiu ludzkim. To nie jest odkurzacz, to nie jest jakaś nowa zabawka, tylko to jest nasze zdrowie i życie, a tak do tego pochodzi przemysł farmaceutyczny. Dla niego nie ma znaczenia życie i zdrowie ludzkie, chociaż nierzadko takimi hasłami posiłkują się. Oczywiście zwracam uwagę, żeby nie przychodzić skrajności. Skrajność, co nie neguję, jest wiele istotnych leków, wiele farmaceutyków, które ratują życie, no ale jest bardzo dużo naruszeń, między innymi takim jednym z największych skandali obecnie, już to się przebija powoli do szerszej grupy osób, do szerszej społeczności, że takim największym skandalem obecnie, chyba już nawet mówię, że w historii medycyny się używa już takich określeń, to jest właśnie, są szczepionki przeciw COVID i ta masowa skala tego oszustwa, które miało miejsce, o którym coraz więcej już wiemy. Jest to na pewno taki sąd orzekający z konfliktami interesów będzie stronniczy, to znaczy będzie orzekał, już z góry jest założony, z góry jest ustalony wyrok, że osoby, które podważały szczepionki, czyli tak naprawdę uderzały wręcz w dochody, tak można powiedzieć, pośrednio w dochody sponsorów składu orzekającego, no rodzi olbrzymie wątpliwości, a dlaczego te leki były wycieszane. Mam wtedy na jesku też tym lekiem, oczywiście mówię tutaj konkretnie w odniesieniu do COVID, to nawet niedawne wyniki badań pana profesora Idak opublikowane w czasopiśmie recenzowanym wykazało, że przy pewnych warunkach ten lek jest skuteczny. Zresztą mechanizm tego leku jest oczywisty i powinien być skuteczny. I ogólnie leki typu hydroksychlorochina, amantadyna i vermektyna w szczególności były piętnowane przez świat medyczny, sponsorowany przez przemysł szczepionkowy, przez Pfizera, AstraZeneca, no dlatego, że jest to pewna konkurencja. Skuteczne leki zmniejszają popyt na profilaktykę, więc stąd te ataki, wiele publikacji, badań na zamówienie sponsorowanych, które miały na celu podważyć bezpieczeństwo tych preparatów, skuteczność. Zresztą też wysokie dawki stosowano w tych badaniach. No tak, żeby, no tak był, taki był projekt tych badań, żeby wykazać ich nieskuteczność bądź zagrożenie zdrowia, tak żeby po prostu był podkładka do negowania tych leków, tak żeby więcej osób przyjęło preparaty, które się najwięcej zarabia. Aż pomijam, bo jest jakiś agent, który też, agent globalny, globalistyczny, którym bardzo zależy, żeby była jak największa wyszczepialność, żeby to w ogóle preparaty typu mRNA weszły na szeroką skalę, mimo że jest to naprawdę groźna, wysoce prozapalna technologia o nieznanych skutkach dalekosiężnych, łącznie z modyfikacją naszego genomu, o czym też się coraz więcej mówi. Już nie wspomnę o tym, że wykryto zanieczyszczenia w tych preparatach, zanieczyszczenia, które podwyższają ryzyko nowotworów. Oczywiście sam mechanizm działania szczepionki, czyli to, że mogą obniżać odporność, w szczególności coraz więcej danych na temat tej platformy mRNA i samego białka kolca, które jest produkowane, które jest kodowane przez ten mRNA, jak obniżają odporność wszechstronnie, w tym również odporność przeciwnowotworową. Więc tu się bardzo dużo dzieje i coraz więcej takich rzeczy wypływa, coraz więcej tych manipulacji. Im więcej tego wypływa, im więcej o tym mówimy, tym z drugiej strony jest coraz większy atak właśnie z inną dr Rotkowską, która ostrzegała przed tymi konsekwencjami i wielu innych lekarzy, w tym mnie, tak? Będzie to coraz większe ataki, coraz większe podważanie naszej wiarygodności, no ale chyba jednak coraz więcej ludzi widzi, jaka to jest skala, jakie były kłamstwa, jak eksperci mówili jedno, robili drugie, jak szybko się wycofywali ze swoich tez, jak szybko te tezy
dezaktualizowały się. No właśnie, to w tym miejscu chciałbym przejść do zacytować tym razem tweeta Rzecznika Praw Pacjenta. Cytuję. W związku z potwierdzeniem, że żylna choroba zakrzepowo-zatorowa stanowi działanie niepożądane szczepionki Vaxzevria, wcześniej AstraZeneca, Rzecznik Pacjenta wznawia z urzędu sprawy oraz zachęca wszystkich, którzy po szczepieniu tą szczepionką doznali żylnej choroby zakrzepowo-zatorowej, co skutkowało pobytem w szpitalu przez co najmniej 14 dni, by złożyli do nas wniosek o przyznanie odszkodowania. Koniec cytatu. Proszę o komentarz. No, pierwsza rzecz, na którą chciałbym zwrócić uwagę, to jest sytuacja, w której jeśli świat naukowy dopiero uzna, że jakieś powikłanie występuje po preparacie, to głównie producent czy agencje do spraw zdrowia, to dopiero to jest uznane oficjalnie, dopiero wtedy pacjenci mogą mieć przyznane odszkodowania. Nie pomija się zupełnie fakt, że wiele tych NOP-ów jest niezgłaszane. Większość właściwie, ogromna większość, więc te statystyki są zaniżone, te sygnały nie są wykrywane. Mimo wielu doniesień, jakichś danych naukowych, opisów przypadków, to zupełnie się ignoruje, nawet badań obserwacyjnych, epidemiologicznych, dopiero się łaskawie organy regulatorowe, producent, no pewnie gdzieś tam są rozmowy, analizy, zwracam uwagę, że regulator, czy agencje do spraw zdrowia są finansowane w większości przez przemysł, więc to wszystko jest tam sobie spokojnie dogadywane, że jest to szczepionka AstraZeneca, że nie są to szczepionki mRNA, podkreślam, że szczepionki mRNA też są ściśle powiązane z chorobą zatorową, zakrzepową i na to jest bardzo dużo doniesień naukowych, to się liczy w tysiącach, nie w setkach, tysiące takich doniesień naukowych, ale jednak AstraZeneca, więc to trochę wygląda tak, jakby tą szczepionkę poświęcili na ołtarzu jednak mRNA, że to mRNA jest lepsze. Zresztą przypomnę, że AstraZeneca wcześniej była wycofana u młodych ludzi ze względu na ryzyko powikłań. Więc to tak z przymrużeniem oko należy traktować, ale w kontekście nawet tej sytuacji, to przecież zachęcano ogromną liczbę ludzi, między innymi nauczycieli właśnie do szczepienia AstraZeneca. Pamiętam wypowiedź doktora Bartosza Fiałka, który mówił, że jednak EMA, czyli Europejska Agencja Leków, czyli agencja, która jest finansowana w większości przez przemysł, agencja regulatorowa, która dopuszcza szczepionki do obrotu. Według tej agencji szczepionki nie powodują, w tamtym czasie, 21 dni po zastrzyku nie powodują, nie ma takich wskazań, nie powodują takich epizodów. No w tak krótkim okresie obserwacji przecież niewiele można powiedzieć, to potrzebujemy dłuższych obserwacji, ale to wystarczyło, żeby propaganda poszła w świat, że te szczepionki są bezpieczne, proszę się nie bać. No i pan doktor Bartosz Fiałek, zresztą osoba bardzo medialna, pokazująca się wielokrotnie na stacji Polsat i wielu innych mediach, cytowana w artykułach, powiedziała, że nie miejcie wątpliwości, szczepcie się, bo po 21 dniach EMA wskazuje, że nie ma problemu z zatorami, zakrzepami. No i teraz przytoczony przez pana redaktora post Rzecznika Praw Pacjenta pokazuje, jak ten system działał, jak nas okłamywano, manipulowano i naciskano. Nie można wróżyć z fusów, nie można powiedzieć, że proszę nie miejcie wątpliwości, szczepcie się. Szczepionka jest 100% bezpieczna, 100% bezpieczna, też takie pojawiały się twierdzenia, że kto się zaszczepi, nie zachoruje, nie umrze. Już dosłownie można powiedzieć, że osoba zaszczepiona jest nieśmiertelna. Taki był przekaz medialny i mam nadzieję, że coraz więcej ludzi to dostrzega. Zanim zadam następne pytanie, to zacytuję tym razem Johna le Carré z książki Wierny Ogrodnik. Ja Państwu bardzo ją polecam. Co prawda film jest chyba bardziej popularny, ale zapewniam z całą mocą, że film zupełnie nie oddaje tego, co jest w książce. Pamiętam, czytałem ją kilka lat temu i zrobiła na mnie ogromne wrażenie. Zacytuję tutaj rozmowę dwóch bohaterów książki le Carré'ego. Podaj najbardziej tajną, obłudną, zakłamaną bandę hipokrytów na wysokich stołkach w biznesie, a będę miał wątpliwą przyjemność ich rozpoznać. Odpowiedź tutaj drugiego bohatera. Zbrojenia. Sugestia Justina nie była zbyt pomysłowa.
Błąd. Farmaceutyki biją przemysł zbrojeniowy na głowę. Koniec cytatu. Ja przypomnę, Lekarii to był, wiedział co mówi, wiedział co pisał też w książkach. Był w latach 59-64 pracownikiem służby zagranicznej oraz współpracownikiem brytyjskiego wywiadu. Później po zdemaskowaniu przez KGB zajął się pisaniem książek. Jego książki po prostu są, to jest klasyka kryminału, ale jednocześnie on opierał te książki na bardzo rzetelnej, pogłębionej analizie faktów. Pewnie gdyby pisał o tych korporacjach farmaceutycznych, to co w Wiernym Ogrodniku, znaczy nie mógł inaczej pisać niż tak jak w Wiernym Ogrodniku, bo by to się na pewno skończyło źle na sali sądowej. Natomiast pamiętam do dziś, jak on w Wiernym Ogrodniku przestrzega przed tymi ludźmi, przed korpo farmaceutycznym, bo jak to cytuję, w cywilizowanym kraju nigdy nic nie wiadomo. I tam no, niestety źle kończą jego bohaterowie, którzy wytoczyli wojnę biznesowi farmaceutycznemu. I tutaj pytanie do pana. Co pan radzi obywatelom dzisiaj, którzy szukają prawdy, a którzy dotykają właśnie tego sektora przemysłowego, najbogatszego na świecie? No przede wszystkim należy wątpić przekaz, szukać informacji z drugiej strony, to znaczy zwracać uwagę, bo udowodniła to pandemia, na kogo są ataki, które źródła są podważane przez tak zwane organizacje fact-checkingowe typu Demagog i inne, zainteresować się jednak, wejść dokładnie, jakie tezy są podważane, na jakie podstawie jakich tez te osoby, które są debankowane, mówiąc potocznie, przez te organizacje fact-checkingowe, na jakich źródłach się opierały. Kto ma w tym wszystkim rację? A problem polega na tym, że ludzie widzą fact-checking, widzą, że to są organizacje, które gdzieś tam dostają jakieś nagrody od ministerstwa, już nie pomijam, że nawet pewnie i od firm farmaceutycznych gdzieś tam pośrednio, czy organizacji, które gdzieś tam się łączą, czy jakieś tam fundacji, że strzelić te konflikty interesów, sprawdzać powiązane. No niestety, ja wiem, że ludzie oczekują wszystkiego, że to się im podaje na tace. No i właśnie jest to wykorzystywane przez system, w którym żyjemy. Oni wiedzą, że ludzie to lubią proste rozwiązania. Piszę w wyszukiwarkę, które algorytmy działają już odpowiednio i od razu odsyłają do odpowiedniego fact-checkingu, który cytuje odpowiedniego eksperta, który ma konflikty interesów. I to trzeba weryfikować. Więc co mogę doradzić? Przede wszystkim zwracać uwagę, co publikują osoby atakowane. Jeśli mają tytuły, jeśli pracowali jako, czy byli lekarzami, pracowali tak jak ja pracowałem w Agencji Oceny Technologii Medycznych, taryfikacji, w Agencji Rządowej, zajmowałem się oceną leków, prezentowałem tę ocenę Radzie Przejrzystości, więc ja znam to środowisko. No nie można takiego człowieka jak ja po prostu skreślić tylko dlatego, że napisał coś, co nie jest zgodne z główną narracją. Po prostu zweryfikować doświadczenia osób, które są też podważone i to ma wszystko się rodzić w dyskusji, że ta dyskusja nie na podstawie jakichś artykułów, lepiej jakieś debaty publiczne, gdzie nie można tego pociąć, poprzestawiać i po prostu wyciągać wnioski. No niestety, to jest, są czasy, kiedy trzeba włączyć myślenie, kiedy trzeba analizować krytycznie. Ja wiem, że to jest trudne. Wiele osób, przeciętnych osób nie ma ani doświadczenia, ani czasu, ani możliwości, żeby weryfikować takie trudne kwestie naukowe. Ale naprawdę, jeśli chodzi o COVID-19, czy pan redaktor mi to przyzna, to jest to żelazna logika wygrywała w tym wszystkim, a nie dane naukowe, które nawet gdzieś tam w Nature były publikowane, czy The Lancet, a po prostu rzeczywistość weryfikowała. Więc i doświadczenia mają znaczenie. Nawet jeśli to są anegdotyczne doświadczenia, one są na niżej w hierarchii badań, ale jeśli się one powtarzają, jeśli widzimy, czy słuchamy innych osób, one też to potwierdzają, nie można tego ignorować. Więc to też się liczy. Jeśli widzimy, że co innego mówią badania naukowe, co innego widzimy na własne oczy, to też ma znaczenie. Oczywiście może to być mylące, ale nie bagatelizujmy tego i śledźmy inne doniesienia. Trzeba trochę się bardziej po prostu wysilić, więc po prostu więcej pracy to kosztuje, ale jeśli chcemy
zadbać o swoje zdrowie i życie. Nie możemy łykać tego, co mówią w głównej stacjach, tylko sięgnąć też po źródła alternatywne, porównać sobie te dane, wejść w źródła. Niestety, takie czasy. I ostatnie pytanie, jakiego ważnego pytania nikt jeszcze panu nie zadał w tematach, o których rozmawiamy i jaka jest na nie odpowiedź? Tak, bardzo rzadko, albo właściwie w ogóle nikt nie zadał tego pytania, to chyba w kuluarach, publicznie nikt mi tego pytania nie zadał. Jak to się stało, że w ogóle dr Wilczak jest tu, gdzie jest, czyli jest po tej drugiej stronie? Przecież pracował w agencji rządowej, ukończył Uniwersytet Medyczny w Łodzi, mówię tutaj do doktoracie, tak, bo ja jestem po biologii Uniwersytet Łódzki. Jak to się stało w ogóle, że był wątpiący, że po tej drugiej stronie, że podważał tą główną narrację? No właśnie, ta historia jest dosyć ciekawa, bo ja już dużo, dużo wcześniej, jeszcze przed pandemią całą, już byłem po tej drugiej stronie, jeszcze pracując w Agencji Oceny Technologii Medycznych, oceniając wiele leków. Trochę się to gryzło z tym, co wiedziałem, bo wiele chorób przewlekłych, wiele problemów zdrowotnych, no wiedziałem, że można to rozwiązać inaczej, że za bardzo medycyna nie wie, jaka jest przyczyna wielu chorób, tak zwanych idiopatycznych, o nieznanej etiologii, że to gdzieś jest schowane przed takim zwykłym zjadaczem chleba, że ta wiedza nie jest, nawet lekarze mają z tym problem. No, lekarze najczęściej uważają, że przyczyną chorób to jest stres i geny, że tacy się urodziliśmy, pęd życia, no oczywiście zdrowa żywność i jakieś tam ogólnie nawet problem z higieną w przypadku wielu osób. To są takie oczywiste kwestie. Ale odkryłem pewien temat i to też zupełnie przypadkiem. Poprzez mojego znajomego, którego dobrze znałem, bo zwracam uwagę, że ja też byłem w tej pańce informacyjnej. Pracując jeszcze na Uniwersytecie Medycznym w Łodzi, uważałem, że przeszpionki są właśnie niepodważalne, ufałem autorytetom, słuchałem się tych autorytetów i po prostu klepałem, mówiąc brzydko, to, co oni twierdzili, bo uważałem, że tak jest dobrze. Natomiast okazało się, że nie. Kolega poważnie zachorował. Kolega, który mieszkał za granicą, i nikt nie mógł w stanie pomóc. Lekarze rozkładali ręce, chodziło o bardzo silne stany zapalne układu pokarmowego, silne uczenie na gluten, na nabiał, na wiele innych składników pokarmowych. I sam gdzieś tam zupełnie przypadkiem ktoś podsunął mu przyczynę. On tą przyczynę zweryfikował. Na jakichś blogach takich poświęconych zdrowiu zweryfikował to i to zadziałało. Kiedy chodzi od lekarza do lekarza, nikt nie potrafił tego stwierdzić. Jakaś osoba po prostu podpowiedziała mu, jak może ten problem rozwiązać. Wysłał na ten temat materiały, ja je zweryfikowałem i zobaczyłem, że po prostu zaczęło do mnie dochodzić, że no jak można takiej oczywistej wręcz rzeczy nie przekazywać pacjentom, nie uczyć lekarzy, tylko nie ma nawet podręcznika medycyny, że to się zupełnie ignoruje. Chodzi głównie o toksyny, na które jesteśmy eksponowani poprzez źródła jatrogenne, czyli szczepienia między innymi rutynowe, które nas raczą, na przykład wypełnienia amalgamatowe, które zawierają tkanin, która paruje. Jak zacząłem weryfikować te kwestie, czyli to, że medycyna dokłada się do wielu chorób przewlekłych, a później ta sama medycyna twierdzi, że nie wie, skąd te choroby pochodzą, no to jest jednoznaczne. Ktoś próbuje to zatuszować, ktoś próbuje na tym zarobić, nie informując pacjentów. A jeszcze co więcej, zatuszować, właśnie chciałem to dokładnie podkreślić, że zatuszować, czyli pojawia się cała masa ekspertów, lekarzy, artykułów, nawet badań, które mają na celu przykryć ten temat. A jak się spojrzy na te niezależne, to okazuje się, że tak, że toksyny, którymi raczy nas medycyna, oczywiście nie tylko medycyna, ale niestety z przykrością twierdzę, że medycyna tutaj ma dominujące znaczenie, jest przyczyną wielu chorób, czyli to, co pan redaktor wspomniał, że nie tylko leczą, bo tego nie można im odmówić, że medycyna ratuje ludzkie zdrowie i życie, bo popełniła olbrzymie postępy na wielu polach, godnych podziwu. No ale jeśli chodzi o choroby przewlekłe, jest ich coraz więcej i ta wielka medycyna, która posługuje się już robotami przy zabiegach, która potrafi zrobić przeszczepy kilku narządów w tym samym czasie, po prostu rozkłada ręce, jeśli chodzi o choroby przewlekłe. Więc coś tu jest nie tak. No i ten temat odkryłem i to obudziło mnie, to wyprowadziło mnie z tego Matrixa. Więc to jest ta rzecz, której wiele osób nie wie, więc to wcale tak nie jest, że dr Wilczak od początku był krytycznie myślący w tym zakresie, więc nie jestem hipokrytą. Ja wiem, że wiele osób jest w bańce informacyjnej i to wcale nie jest tak łatwo ich wyprowadzić.
No ale pozostaje po stronie prawdy, a przynajmniej poszukiwaniu prawdy i takiego zdrowego rozsądku, jeśli chodzi o podejście do tego, co przekazuje nam wielki komercyjny świat. W tym miejscu postawmy kropkę. Dzisiaj Państwa i moim gościem był pan Piotr Witczak, doktor nauk medycznych, były pracownik rządowej Agencji Oceny Technologii Medycznych i Taryfikacji. Panie Piotrze, bardzo dziękuję za rozmowę. Dziękuję, dziękuję bardzo. A z Państwem żegna się już Rafał Górski. Kolejny odcinek podcastu Czy masz świadomość w ramach tygodnika spraw obywatelskich już za tydzień we wtorek. Do usłyszenia. Dziękujemy za uwagę i do usłyszenia w następnej audycji Czy masz świadomość. Wszystkich naszych podcastów możesz słuchać na portalu institutsprawobywatelskich.pl oraz na kanałach Instytutu Spraw Obywatelskich w serwisach YouTube i Spotify. Słuchaj, myśl, działaj.